czym żyje szkoła? Jak wspierać wszystkich uczniów i uczennice? Jak budować dobre relacje w szkole? Jak być uważnym na swoje potrzeby? Jak pracować łatwiej i skuteczniej? Dołącz do Centrum Edukacji Obywatelskiej. Wspólnie tworzymy szkoły możliwości. Z nami jest Marta Butrym, która jest absolwentką anglistyki, pedagogzką specjalną, egzaminatorką OKE, ale przede wszystkim Marta jest znana z dwóch swoich ról zawodowych. Po pierwsze jest dyrektorką szkoły na warszawskich Bielanach oraz jest menadżerką do spraw budowania relacji w fundacji Teach for Poland, która inspiruje środowisko szkolne i w ostatnim czasie wydała też bardzo ważny raport, do którego Państwa też zachęcam, żeby zajrzeć, bo jest to kawał ciekawej lektury. Dobry wieczór, Marto. Dobry wieczór. Z nami jest także Dominika Cieślikowska, psycholożka, certyfikowana trenerka i superwizorka umiejętności społecznych, równościowych i międzykulturowych. Dominika promuje i bierze udział w takich dużych, międzynarodowych nawet przedsięwzięciach wzmacniających dialog i współpracę w szkołach. No i właśnie, tutaj też taki tajemniczy może dla Państwa w niektórych będzie termin, budowanie klasowych i szkolnych wspólnot. No będziemy tutaj się zastanawiać, w jaki sposób można takie klasowe i szkolne wspólnoty budować. Na pewno o to dopytam, czy to tak po prostu, czy to są jakieś specjalne metody, jeśli chodzi o te kwestie. Jeszcze Dominika jest współautorką i redaktorką ponad 30 publikacji wspierających kadry szkolne i dzisiaj też Państwu zaprezentujemy jeden materiał, przy którym Dominika pełniła funkcję taką, można powiedzieć, nawet redaktorską, taką, która zbierała te wszystkie materiały. Dobry wieczór, Dominiko. Dobry wieczór, dobry wieczór. Dobry wieczór Państwu. Wiecie już, kto jest z Wami. Widzę, że Państwo piszecie do nas na czacie. Miło nam, że się z nami witacie. Widzę, że są Państwo z Ełku, z Katowic, Miechucina i z innych miejscowości. Proszę pisać, Grudziądz właśnie. Piszcie do nas. Jesteśmy ciekawi, z kim dzisiaj spędzimy ten wieczór. No i co? Proszę Państwa, w takim razie przechodzimy do meritum naszego spotkania. Będziemy dzisiaj rozmawiać sobie o tym konflikcie z perspektywy szkolnej. Jak słyszeliście Państwo w momencie, w którym przedstawiałem nasze prelegentki, to doświadczenie eksperckie jest dosyć szerokie, więc ciekawy jestem naszej rozmowy i tej wymiany perspektyw, doświadczeń, też dobrych praktyk związanych z tym konfliktem. I na początku takie pytanie osadzające nas troszeczkę i mnie interesujące też takie z perspektywy w ogóle relacji z drugą osobą, bo my też w pewnym sensie prowadzimy dla Państwa webinarium, ale też jako osoby się po prostu poznajemy. W związku z tym jestem po prostu tak po ludzku ciekawy, czym jest dla Was konflikt? I Marto, może od Ciebie zacznę. Czym jest dla Ciebie konflikt i co ty dostrzegasz w tym konflikcie? Konflikt jest dla mnie zaburzeniem mojego poczucia bezpieczeństwa. Tak sobie myślę, że wtedy najczęściej człowiek reaguje agresywnie i wbija się w ten konflikt z drugą osobą, gdy nie znamy celu, potrzeb do zaspokojenia i tracimy grunt pod nogami. Więc dla mnie osobiście tak to wygląda i patrzę na konflikt na płaszczyźnie takiej relacyjnej i wtedy on jest bardzo trudnym konfliktem, jeśli chodzi o szkołę na przykład, ale i o nasze domowe życie.
bo dotyczy osobistych relacji z ludźmi, ale gdy patrzę na konflikt, jeśli chodzi o zadanie, które mi się daje, cel do wypełnienia, to wtedy on może być bardzo taki budujący, otwierający. Więc konflikt dla mnie ma dwie twarze, Okej, jak dzięki. moneta. Otwierający i zamykający. Aha, no to Ale jest ciekawe takie. nieunikniony, twierdzę. Twierdzę, że konflikt zawsze w naszym życiu, to znaczy często się pojawia i on często jest nieunikniony. Zależy, czy nam otwiera drzwi, czy zamyka do relacji. Dzięki Tak to Marto za postrzegam. twoją perspektywę. Dominiko, a czym dla ciebie jest konflikt? To jest szalenie ciekawe, że akurat bardzo się cieszę, że nie mówimy o definicji, która jest gdzieś w materiałach i która tylko o tej osobistej, bo to jest bardzo ciekawe, Marto, co ty powiedziałaś, bo ja jak sobie myślałam o tym, czym jest dla mnie konflikt, to ja sobie myślałam, wow, taką sytuacją interpersonalną, nawet czasem taką pożądaną, kiedy to jest dobra relacja interpersonalna i kiedy my mamy zbudowaną tą więź, to jest coś takiego, że to jest taki dla mnie wyraz zaangażowania w tą relację, wyraz tego, że nam zależy, wyraz, że możemy rozmawiać, że nie musi być jednomyślność. Ja wiem, jest jakaś pochwała różnorodności w ogóle, o którą ja w swojej pracy zawodowej jako psycholożka międzykulturowa gdzieś walczę, żeby te różnice to nie było coś, czego się boimy, tylko to coś, co oswajamy i co ubogaca nas. Więc taka pierwsza moje skojarzenie było, że to jest taka super w potencjale rozwojowa sytuacja w relacji interpersonalnej. No, natomiast no, zdaję sobie sprawę, że jeżeli tam, gdzie brakuje tej relacji, gdzie ta więź jest nadwyrężona, gdzie właśnie tego bezpieczeństwa brakuje, no to absolutnie też myślę o takich konfliktach, które mogą być trudne, nieprzyjemne, niszczące i tą moc to nie, że tylko mówię w tych, ale ta pierwsze moje skojarzenie to było wow, dwie strony, dwie osoby w relacji mają coś wspólnego i mają różnice, no i muszą się z tym uporać jakoś i to może być fajne. Dzięki Wam za te wypowiedzi. Ja dołączę się do Was. Powiem Wam, że ja mam trochę tak jak Ty, Dominik, ale trochę też jak Marta, Ty, że z jednej strony na przykład zdarza mi się prowadzić warsztaty, które sam dumnie nazwałem konflikt jako zasób i potencjał, a z drugiej strony, jeżeli ten konflikt dotyczy mnie osobiście, no to ani tych zasobów, ani tego potencjału nie potrafię tak szybko zobaczyć, nie? Że potrafię o tym konflikcie mówić, nauczyłem się pewnych rzeczy, które są wartościowe, rzeczywiście wypływają z tego, czyli trochę idę w twoją stronę, Dominiko, ale jak to dotyczy mnie osobiście, to mam dużo takich sytuacji, szczególnie jako nauczyciel, to mam taką sytuację, w której zaczynam się wycofywać i no, mam takie też poczucie dużych kosztów ponoszących, nie? W związku z tym, że jestem w jakimś konflikcie. Słuchajcie, to tak się osadziliśmy. Państwo trochę poznaliście nas jako osoby, które z wami spędzą ten wieczór i to, jak my mamy się z konfliktem. To teraz chciałbym na początku, żebyśmy Państwu zaprezentowali wycinek naszych materiałów dotyczących konfliktu. I tutaj, Dominiko, ciebie poproszę, bo wiem, że byłaś osobą, która też przy tych materiałach pracowała, i poproszę cię o chwilę takiej informacji, co w tych materiałach nasi dzisiejsi goście i gościnie mogą znaleźć. Dobra, to ja się podzielę tym, że ja miałam taką rolę spinającą, bardzo wiele działań i bardzo wiele elementów, które już powstały w CEO. I w ogóle byłam bardzo szczęśliwa, że CEO podjęło taką inicjatywę rozłożenia parasola nad tym, co już jest dostępne i trochę ułożenia tego. I pretekstem do ułożenia tego, co w CEO już jest zbudowane wokół konfliktu, tej wiedzy, tej całej bazy, jest wyprodukowanie tego, co Państwo widzicie, to jest plakat, taki plakat, który będzie w formie fizycznej udostępniany szkołom. Można to wywiesić w pokoju nauczycielskim, na korytarzu, w sali, gdzieś, gdzie to będzie widoczne. I nawet przez taką uwidacznianie tego będzie pokazywało, że konflikt, tak mi się wydaje, mam taką nadzieję, że konflikt to jest naturalny element rzeczywistości, bo tak to też odbieram. Plakat sam mówi chyba clou tego plakatu, tej całej infografiki,
jest te schody. Ja nawet tak wizualnie jak na to patrzę, to widzę, że to jest takie centralne miejsce i zajmuje nam sporo miejsca na tym plakacie. I to w ogóle pokazuje taką dużą i znaczącą dla mnie filozofię myślenia o konflikcie. Że to jest kupę roboty, którą można wykonać w prewencji, zanim do konfliktów dojdzie, w przygotowaniu się. I to się mocno wiąże z tym, co ja powiedziałam osobiście, że jak jest dobra relacja, to konflikt może być coś, co nas nie przestraszy i coś, do czego podejdziemy jakoś tak nawet z zaciekawieniem. To ta ulotka, ten plakat spina bardzo dużo informacji i wiedzy dotyczącej profilaktyki i tego budowania właśnie, to jest trochę to, co ja lubię robić i często robię ze szkołami, budowania tych wspólnot na przykład, zadbania o to, żeby te relacje, więzi powstawały i żeby ludzie uczyli się rozmawiać o różnicy, o niepewności, mieli narzędzia komunikacyjne, którymi się mogą podzielić, ale też, żeby zdobywać psychoedukację na temat konfliktu. To jest to rozpoznawanie i taka wiedza, pigułka wiedzy o tym, czym jest konflikt, żeby go sobie dobrze ponazywać, żeby jego dynamikę mniej więcej znać, oswoić, to właśnie też coś, co może bardzo pomóc przy rozwiązywaniu, przy zarządzaniu konfliktem. No i w końcu trzecia, ta kluczowa część, tej głównej części tych materiałów jest o reagowaniu na konflikt, sposobach rozwiązywania konfliktu. Także to profilaktyka, rozpoznawanie i reagowanie, czyli interwencje i prewencja konfliktów, to jest ta kluczowa część tej infografiki i bardzo dużo zebranej wiedzy, która w opisie do tego plakatu wbudowana jest w formie linków, odnośników, podsumowań i będzie udostępniona dla wszystkich osób zainteresowanych. No i te nasze schody, ta nasza drabina po różnych stopniach czy etapach takiej pracy, bycia z grupą, jest obudowana takimi rzeczami trochę związanymi z akcyjnością, z działaniem. Opisane są trzy elementy, które mogą wspierać w działaniu wobec konfliktu. Ale też jest fajnie, że jest ta ramka, bo w naszych tych przedstawieniach, tych pierwszych takich odnośnikach do konfliktu pojawiało się trochę o utracie energii, o zagrożeniu, o utracie bezpieczeństwa. No i to jest coś, co jest jakimś tam czasem elementem, a czasem skutkiem jakiegoś procesu konfliktowego, więc jest tak fajna ramka, ja się cieszę, że ona powstała też o dbaniu o siebie w konflikcie. Jest o przygotowaniu klasy do rozwiązywania konfliktów, trochę elementów pozbieranych. Jest też podkreślona bardzo ważna rola, żeby w konflikcie nie mierzyć się ze wszystkim samodzielnie, tylko opisana jest rola potencjalnych sojuszników, sojuszniczek w rozwiązywaniu konfliktu. No i w końcu takie wskazówki do myślenia o konflikcie długofalowo, związane trochę z opisaniem procesu grupowego, też takiego naturalnego, typowego procesu, przez jaki przechodzi każda wspólnota, każda grupa, budując się, czy właśnie powstając, gdzie jedną z faz w ogóle procesu grupowego, takim właśnie koniecznym do zbudowania dobrej relacji albo do sprawdzenia, czy jesteśmy w stanie taką relację zbudować, jest właśnie tak zwana faza burzy czy konfliktu, także o takim długofalowym podejściu związanym z myśleniem bardziej w pisaniu, w codzienność jakichś rytuałów, które nas umacniają w tym, żebyśmy na ten konflikt reagowali jak najbardziej konstruktywnie, czy w końcu też budowanie jakichś takich systemów szkolnych, regulaminów, to wszystko się też, z taką długofalową strategię mieści, którą możemy budować sobie niezależnie od tego, że od czasu do czasu w szkole na różnych poziomach może się pojawić konflikt i wtedy rozpoznajemy, reagujemy i po tych schodkach sobie wspinamy się. Także to jest takie zebranie różnych wątków, o których warto pamiętać, które warto rozwijać, do których warto zajrzeć, z którymi warto się zmierzyć, nad którymi warto reflektować, jeżeli chcemy z tym konfliktem troszeczkę tak się zaprzyjaźnić i bliżej, żeby nam było do konstruktywnych rozwiązań.
Dziękuję, Dominiko. Ja uzupełnię Twoją merytoryczną prezentację takim kawałkiem organizacyjnym, że Państwo po naszym webinarium dostaniecie link do tego zbioru, do tego parasola, o którym Dominika mówiła, czyli takiego zbioru wszystkich materiałów, które w CO mamy, dotyczących właśnie konfliktu. A ja bym chciał teraz przejść do dalszej części naszej rozmowy i zapytać, Marto, ciebie o taką perspektywę, ja to sobie nazwałem perspektywę z lotu ptaka okiem sokoła, który lata nad szkołą, czyli ty masz w sobie tą unikatową perspektywę dyrektorki szkoły. No i wiesz, tak często powiem ci, ja jako nauczyciel też, no nie miałem takich przestrzeni ani takich relacji z dyrektorem, żeby tam wejść sobie na tak zwaną kawkę i zapytać, pani dyrektor, a jak pani w ogóle widzi konflikty, nie, ze swojej perspektywy, więc korzystam z tego, że dzisiaj jesteś naszą ekspertką, żeby cię o to zapytać, o twoją perspektywę konfliktu właśnie z tego miejsca. Jak się zastanawiałam teraz o tym ptaku, myślę sobie i nazwaniem sokołem dyrektora, no to rzeczywiście sokół ma taką soczewkę, która mocno przybliża pole widzenia na dane punkty w polu, więc rzeczywiście dyrektor musi być takim sokołem i wyłapywać różne wyzwania, które toczą się w różnych grupach społeczności szkolnej, bo te wyzwania mogą prowadzić do różnych konfliktów, do chaosu, gdy nie są zaopiekowane. Na przykład różnorodność tych konfliktów może być przytłaczająca, jeśli spojrzymy na grupy, z którymi dyrektor ma do czynienia, tak? Grupy nauczycieli, rodziców, uczniów, obsługi, kadry administracyjnej i jeszcze osoby nadzorujące z zewnątrz, środowisko lokalne, jego opinie. Więc wyzwaniem może być ta różnorodność, wyzwaniem może być też nieumiejętność rozwiązywania konfliktów, bo to jest jednak umiejętność nie tylko je postrzegać, ale również prowadzić do tego, by ich nie było, ale też je rozwiązywać. Wyzwaniem mogą być problemy komunikacyjne, które pośród tych grup i między sobą są. Wyzwaniem może być też brak wsparcia kadry zarządzającej administracji w szkole i wtedy ten konflikt rzeczywiście może zaistnieć. Mogą być różnice kulturowe, różnice w wartościach i w kadrze, i w nauczycielach. Możemy nie dostrzegać i nie rozumieć tych różnic. Mogą być ograniczone zasoby, na przykład zasoby do pomocy dydaktycznych albo zasoby nawet dzieciaków do komputera w sali informatycznej. To też może być źródłem konfliktów. Może nie być jasnych procedur w szkole, to też prowadzi do chaosu. Nawet presja wyników też może być źródłem konfliktów. Ciągłe reformy, zmiany COVID, pandemia, nieobecności nauczycieli to też źródło do utraty tej niepewności, o której tej pewności i utraty poczucia bezpieczeństwa, o której mówiłam na początku. Więc tych wyzwań dyrektor widzi wiele. I tak trzeba tym zarządzić, żeby wszystkie te filary, o których wspomniałam, społeczności szkolnej, widziały jeden cel, czyli dobro dziecka, dobre imię placówki i wierzyły w tę siłę my, nie ja, tylko my, bo my to jesteśmy szkołą i gramy do jednej bramki, więc relacje to jest najważniejsze, na czym możemy oprzeć budowanie zespołu i danie wspólnego celu dla tego zespołu. Trzeba poznać ich perspektywy, otwartość, uważność, mieć zaufanie. Na przykład jesteśmy w konfliktach na poziomie nauczyciel-rodzic i ten konflikt na przykład może dotyczyć uwagi, którą nauczyciel napisze w dzienniku.
o zachowaniu, a cel był dobry, tylko nauczyciel użył, opiniował w tej uwadze, więc warto uświadomić sobie, co jest celem i jakie mamy narzędzia, jak możemy rozwiązać ten konflikt wtedy. Albo ocenianie, prawda? Nauczyciel ocenia, rodzic uważa ocenę za niesprawiedliwą, więc warto mieć jasne kryteria oceniania, jasne wymagania przedstawione rodzicom, a może w ogóle nie oceniać, ale to na inną rozmowę. W obsłudze, między paniami na przykład, z obsługi też może być konflikt. Pomocy nauczyciela. Jedna robi więcej, druga mniej. Jedna ma trudniejsze dzieci do obsługi, druga ma łatwiejsze dzieci w ich mniemaniu do obsługi, więc trzeba pokazywać cele, że i profesjonalizm, jak uczyć, jak wspierać te dzieci i uczyć obsługę właśnie dobrych wzorców. W konflikcie nauczyciel-uczeń. Uczeń leży na ławce. Nauczyciel myśli, że ignoruje go, a nie, może jego potrzeby są niezaspokojone jakieś, może się nie wyspał, może była awantura w domu, więc ta otwartość, uważność z każdej strony musi być bardzo, bardzo ważna i my jako dyrektorzy też tego musimy uczyć, przekazywać to swoim nauczycielom. Dyrektor, nauczyciel, też zdarza się konflikt, prawda? Na przykład o braku śmiechu, braku, na przykład proszę nauczyciela o zastępstwo, zostanie na ostatniej godzinie 8 lekcyjnej, już po jego lekcjach. Nauczyciel odmawia i można mieć w sobie taką frustrację, dlaczego on odmawia, prawda? Nie chce mu się pracować, ale należy myśleć inaczej, należy myśleć potrzebą tego drugiego człowieka. On chce już iść do domu, on jest zmęczony, a być może idzie na jogę i zadba o swój dobrostan, żeby następnego dnia świetnie poprowadzić zajęcia. Konflikt na poziomie dyrektor-rodzic. Rodzic przychodzi sfrustrowany do dyrektora, narzeka na nauczyciela czy sytuację jakąś, która się wydarzyła w szkole. Trzeba tego rodzica posłuchać, niech on powie, o co mu chodzi i ta komunikacja na pewno potem ułoży się i dojdziemy do wniosku, że cel to jest dobro dziecka i każdemu o to z nas chodzi. Czyli ta dobra komunikacja tutaj na pewno też jest do uczenia przez do uczenia się, tak? Ta umiejętność jest dosyć ważna i trzeba ją nabyć. Uczniowie mają konflikty również ze sobą. Na przykład o miejsce w grupie, o reprezentowanie szkoły w zawodach, więc jasne kryteria naborów do tych grup pomogą pozbyć się takiego chaosu. Albo też włączanie ich w decyzje. Co się wydarzy w szkole, to też ich wzmocni. Więc te wszystkie obszary mieszają się w sobie, ze sobą, jak w takim kociołku i rolą dyrektora jest mądrze na nie patrzeć z tą soczewką, zarządzać tym, uczyć ludzi komunikacji, ale też być bardzo wyrozumiałym szefem i widzieć w drugim człowieku człowieka po prostu. Dzięki, Marta. Trudne bardzo zadanie. Trzeba słuchać, wyjaśniać, dyskutować, wyciągać wnioski i dalej słuchać, rozmawiać. No właśnie. Tak to widzę. Dziękuję Ci bardzo. To jest właśnie unikatowa perspektywa dla nas niektórych nauczycieli, że ja bardzo mi zależało na tym, żebyś o tym powiedziała, żebyśmy mogli też jakiś kierunek empatii wobec dyrektorów wystosować, że tak naprawdę powiedziałaś o tak wielu obszarach, a wszystkie one też zawierają się w jednej osobie, prawda, że w jakiś sposób
każdy dyrektor każdego dnia, no, chce czy nie chce, to przechodzi przez to z większą lub mniejszą gotowością czy możliwością na to, ale też chciałbym, żebyśmy tak myśleli wspólnotowo, ale my nauczyciele jako grono też z taką dużą empatią i zrozumieniem też dla osób dyrektorskich, żeby też czuły, że nie są same właśnie w tych trudniejszych sytuacjach, bo tam myślę, że jest dużo, dużo bardzo też wyzwań. To słuchajcie Państwo. Dziękuję Ci bardzo za to wsparcie. Dyrektor to też człowiek i miewa lepsze, gorsze dni. No tak, 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 ale żebyśmy właśnie myśleli o okręgu, o wspólnocie, nie? Że ktoś po prostu bierze większy kawałek odpowiedzialności na siebie w tej wspólnocie, ale żebyśmy nie myśleli tak bardzo hierarchicznie, nie? Że to można jakoś na to spojrzeć w taki sposób. Dobrze, to ja, Dominiko, w takim razie do Ciebie teraz mam pytanie, bo byliśmy już w naszych osobistych perspektywach konfliktowych, byliśmy w materiałach merytorycznych, byliśmy u dyrektora z wizytą, to teraz chciałbym, żebyś te swoje takie bardzo eksperckie obszary, które masz, po takie o Tobie chodzą głosy tutaj po świecie i w branży, że Ty jesteś fachowcem po prostu od tych działań i od tych w ogóle spraw związanych z rozwiązywaniem konfliktów i że Ty bardzo dużo uczysz tego w obszarze grupy, prawda? Jak z tym pracować? I teraz chciałbym tak naprawdę taką oddać Ci tę przestrzeń ekspercką, żeś się mogła w niej rozgościć. No dziękuję, nie wiem czy to trochę nie za duży kredyt zaufania, bez przesady, bo ja faktycznie, to jest tak, że ja kiedyś byłam bardzo ekspercka, taka, że no jak skończyłam studia i taka byłam napakowana tą wiedzą i tymi podręcznikami, tymi teoriami i w ogóle faktycznie moja pierwsza praca, w ogóle jaką dostałam w życiu, to była praca w Centrum Mediacji, więc kiedy to 20 lat temu też naprawdę o mediacji mało się w Polsce mówiła, to była ta jedna z takich bardzo nielicznych fundacji, która w ogóle bardzo promowała takie mediacyjne podejście do konfliktu i na pewno ten mój pierwszy kontakt zawodowy wpłynął na to, że jakoś tam o tych konfliktach one nigdy się nie stały główną moją pracą, ja nie jestem mediatorką i to nie jest główny temat mojej pracy, no ale ja pracuję przy dyskryminacji, pracuję przy interwencjach związanych z przemocą rówieśniczą, pracuję w kontekście różnic kulturowych, relacji międzykulturowych, więc jakby ten konflikt jest ważnym obszarem pracy. I podzielę się taką, i właśnie to eksperckość to sobie była moim zdaniem, a teraz to przeze mnie bardziej praktyczka przemawia, bo ja po prostu faktycznie, ja lubię pojechać do szkoły i pogadać sobie. I podzielę się takim czymś, że bardzo ciekawa była końcówka zeszłego roku, gdzieś tam majczer, ponieważ właśnie z ramienia CEO miałam sporo wypraw po Polsce w bardzo różne, bardziej i mniej odległe miejsca, gdzie było zamówienia na tematykę właśnie taką związaną, były różne tematy do wyboru, a jednak szkoły zamawiały szkolenie z konfliktów. Ja sobie pomyślałam, ale symptomatyczne, mamy koniec roku, wyczerpanie byciem razem, bycia ze sobą, bycia w grupach, bycia w napięciu, bycia w też takim musimy to też nazwać, w takich trudnych psychofizycznych warunkach. Ja uważam, że praca w szkole, poziom hałasu, krótkie przerwy, intensywność relacji społecznych, to są wszystkie rzeczy, które no, są takimi katalizatorami, mogą być katalizatorami, więc to jest takie środowisko, gdzie i ten czerwiec to był taki ciekawy, że ja od szkoły do szkoły wokół tych konfliktów jeździłam i nie wiem, na ile Państwo znacie jakieś materiały, byliście na szkoleniach i macie podejście do konfliktu. Ja się spotykam z tym, że najwięcej konfliktu, materiałów, szkoleń, spotkań, sposobów rozwiązywania jest związana z ćwiczeniem różnych rzeczy komunikacyjnych. Komunikacja, aktywne słuchanie, dochodzenie do potrzeb, niezatrzymywanie się na stanowiskach, czyli takie nurkowanie umiejętne za pomocą komunikacji. Możemy ćwiczyć różne typy komunikatów, możemy to wziąć sobie z podejścia asertywnego, możemy sobie wziąć z bardzo modnego ostatnio NVC, Non-Violent Communication, czyli porozumienie bez przemocy.
widzę, że nauczycielki sięgają po takie rzeczy związane z TUS-ami, treningiem umiejętności społecznych, gdzie tam też różne rzeczy ćwiczymy, właśnie komunikacyjne. I to oczywiście jest wielka prawda o konflikcie, bo konflikt jest o jakiejś zdruzgotanej komunikacji, w której się nie możemy odnaleźć, gdzie ta komunikacja jest zaburzona, albo się nie słuchamy nawzajem, albo gadamy o zupełnie innych rzeczach i nie widzimy wspólnego mianownika, albo nie chcemy ze sobą gadać, jesteśmy na siebie obrażeni, więc to jest oczywiście, clue konfliktu to jest komunikacja i wyprowadzanie, ale właśnie ta moja przejażdżka po Polsce, takie tournée wokół konfliktu, dało mi taką refleksję i ja zaczęłam wprowadzać w te spotkania nasze, bo przyjeżdżałam do szkoły i pytałam się, dobra, to jakie macie konflikty? No i się zaczynało i tam nie było miejsca na uczenie się komunikacji, bo tam było bardzo dużo emocji. Ja sobie pomyślałam, że to jest naprawdę gigantyczny aspekt związany z konfliktami. I ja naprawdę gdzieś tak pracuję, oczywiście o tej komunikacji, o ćwiczeniu komunikacji to możemy sobie mówić, ale to, że sobie możemy mówić, kiedy jesteśmy w dosyć dobrych relacjach i kiedy jakby nasze emocje są na tyle uspokojone czy wyregulowane, że my jesteśmy w ogóle w tym racjonalnym, tym takim kognitywnym, poznawczym trybie zdolni funkcjonować. A większość, taki czerwiec właśnie, czy ten maj, koniec roku szkolnego, czy jakiś moment, kiedy się wchodzi na tak zwaną interwencję, bo tam już trzeba pomediować albo zaproponować negocjacje albo coś, no to ludzie nie rozmawiają często nie dlatego, że nie potrafią. Wy w szkole rozmawiacie jako nauczyciele, uczniowie, rodzice strasznie dużo. W ogóle w szkole się non-stop gada, zauważcie. Tak czy inaczej, więc ta komunikacja, ja wierzę, że te zasoby tam są, ale trochę trudniej z tą regulacją emocji. Ja myślę, że dla mnie taki wypracowany mój ten klucz do konfliktów, do pracy z ludźmi, którzy są w konflikcie albo którzy chcą się przygotować na konflikty, to jest naprawdę duża też uważność, refleksja i kawał pracy włożone w nazywanie emocji, ja to tak nazywam, że po prostu zaczynamy od bardzo podstawowych rzeczy. Żeby sobie ponazywać, co ty masz żal, czy ty masz złość, czy ty masz zawód, czy ty masz frustrację, czy ty masz niespełnienie, czy ty masz zazdrość w sobie. To jest szalenie dla mnie ważne, żeby to ponazywać. Drugim takim krokiem to jest, żeby sobie to na linii, ja na takie linijki wożę, to żeby nie było, wożę takie linijki, z których sobie robimy miarki, albo skalę natężenia emocji, my sobie po prostu mierzymy, bo jak czuję zawiść, albo zazdrość, albo złość, albo smutek, albo niechęć, wrogość, na jeden to jest zupełnie gdzie indziej jesteśmy z konfliktem i na jeden to myślę, że możemy wdrożyć procedury komunikacyjne, jak jesteśmy na 5, na 8, ile te moje linijki mają 10 centymetrów, to nie możemy iść z tego kognitywnego tego, więc musimy sobie po tym, jak sobie gdzieś ustaliliśmy na skali, gdzie my jesteśmy, to musimy się nauczyć różnych technik deskalowania tych emocji, trochę schodzenia, żebyśmy w ogóle zrobili przestrzeń na to, żeby się słuchać, żeby używać tych komunikatów, żeby wrócić do komunikacji często. O, i to jest taka moja trochę recepta, czy jakby no podejście do konfliktów, które ja praktykuję realnie. A tu chciałbym Cię dopytać z perspektywy nauczycielskiej. Myślisz, że jeżeli wydarza się konflikt w klasie, rzeczywiście on tak też buzuje emocjonalnie, to też możemy takim podejściem popracować? Możemy popracować i to dwutorowo. Ja tak pracuję, tak zachęcam nauczycielki, nauczycieli, żeby uczyli też tego nazywania, skalowania i regulacji emocji, różnych technik, tam możemy sobie różne techniki przećwiczyć na sucho. To znaczy nawet jeżeli nie jesteśmy w stanie dużego konfliktu, pobudzenia, ludzie mają takie poczucie, o Jezu, trochę nudne, co ja tam mam, nie wiem, fokusować się na tu i teraz, taka technika, czy taka technika zbierania zasobów, czy techniki oddechowe, czy technika masaż motyla, my to możemy sobie ćwiczyć nawet jeśli ludzie, ja tak nawet uprzedzam, że dzisiaj to nie poczujecie mocy tego narzędzia, tak sobie zróbmy je po prostu, żeby behawioralnie, żeby nasze ciało zapamiętało. Nawet w niedzielę byłam na takim zlocie nauczycielek i nauczycieli, zjeździe i ćwiczyliśmy to będąc na plaży. Mieliśmy tylko na plaży się relaksować, ale uznaliśmy, że dużo też tych konfliktów jest i tych różnych emocji, więc ćwiczyliśmy sobie te techniki na sucho zupełnie. Wszyscy byli w miłej, fajnej atmosferze, chcieli być i mieli ze sobą super czas, a jednak przećwiczyliśmy po to, żeby ciało zapamiętało, że jeżeli jest trudno, to my umiemy po to sięgnąć. My sobie przypominamy bardzo proste, takie z ciała techniki,
bo kiedy jest pobudzenie duże emocjonalne, to właśnie nie możemy, to jest pobudzenie ciała, nie możemy sobie powiedzieć uspokój się, albo wycisz się, albo tylko musimy z ciała dać sygnał, więc i dwutorowo mówię, czyli z jednej strony ćwiczymy na sucho te techniki, nawet jak nam się wydają dziwne, niepotrzebne, nie odczuwamy ich mocy, ale tak mechanicznie nawet je możemy wdrażać po parę razy i to są bardzo fajne rzeczy na początek lekcji na przykład, albo na końcówkę lekcji, to nie musi zajmować dużo czasu, są krótkie rzeczy, no albo kiedy nie nauczyliśmy jeszcze klasy, nie zdążyliśmy się tego nauczyć z klasą, ale ja to umiem robić, bo ja sobie to przećwiczyłam, no to jak widzę te dzieciaki, to zanim im powiem, no to teraz usiądźcie i pogadajcie, no kawa na ławę, albo jakiś tam inny pomysł, który mam, przeproś kolegę, no nie jesteśmy w stanie przeprosić kolegi, jak jesteśmy w dużym konflikcie z tym kolegą, koleżanką, to zamiast tego to aplikujemy, dobra, to usiądźcie i zróbcie, powtórzcie po mnie takie parę czynności. Nie bójcie się powtórzyć po mnie na przykład masażu motyla. Nie? I to też my tak możemy wdrożyć, tylko my się musimy do tego też przygotować i przekonać. Nasze ciało musi też umieć pamiętać te podstawowe gesty, ruchy, czynności, które możemy zrobić. Więc dla nauczycieli jak najbardziej aplikowalne i na ćwiczenie tego z uczniami, i na przećwiczenie tego osobiście, żeby móc tego użyć interwencyjnie. Super, dzięki Ci. Dużo dałaś nam takich wskazówek, które można zastosować. My nauczyciele bardzo lubimy takie wskazówki, które już jutro, będąc w szkole, możemy sobie zastosować. Marto, Ciebie też zapytam o jakieś takie działania długofalowe, ale w ogóle też wspierające pracę z konfliktem w grupie. Chciałabym dodać do tego, co Dominika powiedziała, że rzeczywiście no, umiejętności możemy się nauczyć, ale to, co daje szkoła, jakieś systemowe rozwiązania też może zapobiec konfliktowi lub wspomóc rozwiązanie takiego konfliktu, więc ważne jest, żeby grono pedagogiczne wiedziało, jak nie tylko reagować ze swoim ciałem, tak jak mówisz, Dominika, ale też jak będziemy rozwiązywać ten konflikt w grupie, jakie są procedury, że na przykład jeżeli jest konflikt pomiędzy nauczycielami, to wiemy, że jest mąż zaufania, do którego możemy się zwrócić i to jest pierwsza koleżanka, kolega z grona obdarzona zaufaniem, a potem dopiero możemy ewentualnie pójść z tym do dyrekcji. Ważne są właśnie te procedury i zasady, jeśli chodzi o konflikty w gronie czy wśród obsługi. Kodeks etyki, który jest jasny dla wszystkich, dostępny, regulamin pracy, który również jest jasny, ale też tak sobie myślę, że po ludzku po prostu musimy sobie zdać sprawę z tego, że jako grono pedagogiczne, jako społeczność, powinniśmy być zgranym zespołem. Wyobraźmy sobie, ja lubię taką wizualizację grona, garnek i siedzimy na brzegu tego garnka i mamy jedną wielką chochlę i mamy się nakarmić po prostu, tak? Jeżeli nie znajdziemy sposobu, to będziemy głodni, ale gdy podam tą łyżką koledze, koleżance z obrzeża tego garnka tą zupę, a ona mi, to się najemy. I na tym powinna też być ta współpraca, myślę sobie, w szkole budowana, czyli branie, dawanie, jasna komunikacja, włączanie do brania odpowiedzialności za rozwój szkoły. No i tak, dyrektor jako też przykład budowania tej wspólnoty. Jako osoba monitorująca, ale często nauczyciele monitorowanie kojarzą z kontrolą i chciałabym powiedzieć, że to nie jest kontrola. Monitorowanie procesów jest troską o instytucję, a nie kontrolą. Kontrola może być źródłem konfliktu.
Więc to są takie rozwiązania, które są dla pokoju nauczycielskiego. Natomiast no, w szkole no, ta komunikacja też musi być zadbana. Uczymy dzieci młodsze, że gdy jest konflikt, zwracają się do nauczyciela, a starsze uczymy już mediacji, brania odpowiedzialności w tej komunikacji. Wprowadzamy różne programy jak Reschool, które poprzez aplikacje dzieciaki mogą zgłaszać trudne zachowania, sytuacje w szkole, być anonimowymi. Mamy skrzyneczkę przy pokoju psychologa, gdzie można wrzucić karteczkę. To też pomaga dzieciakom wyrazić siebie i my, nauczyciele, my, dyrektorzy, nie widzimy wielu procesów, które dzieją się, a danie możliwości wypowiedzenia się uczniom jest kluczowe, by te konflikty zauważyć, potem móc rozwiązać. Tak, język, którym się odzywamy do dzieciaków, to też też jest ważne dla nasze narzędzie. Powiedziałaś o NBC, rzeczywiście ostatnio modne, ale rzeczywiście ten komunikat ja i moje odczucia przynosi największe efekty w komunikacji, czy do nauczycieli, czy do dzieciaków. Pisanie tych uwag, o których wspomniałam, pozytywnych, negatywnych, to jest umiejętność do wypracowania, a rzeczywiście często, gęsto ta nieumiejętność komunikowania swoich myśli, jakby, które podążają za emocjami albo emocjami, nie, emocje wyprzedzają myśli, no jest źródłem kryterium, źródłem i kryterium też konfliktów. Więc działanie ze statutem zgodne, z procedurami. Zachęcam, by nie wybiegać przed szereg. Rodzice nas bardzo często rozliczają, więc one, te dokumenty dają nam stabilne ramy, w których bezpiecznie możemy się poruszać. No i to jest chyba najtrudniejsze, żeby swoje trudne emocje, rodzinne sytuacje zostawić przed drzwiami szkoły, bo nasza energia, nasze emocje wpływają na naszą pracę oczywiście, ale bardzo wpływają na dzieci. Nasze zachowania, postawy i wartości, które prezentujemy, no, są mega kluczowe. I jeżeli my, tak jak Dominika wspomniała na początku, nie jesteśmy stabilni emocjonalnie, to też wywołujemy chaos na lekcji i konflikty również w różnych płaszczyznach, nie tylko na lekcji, ale również może z koleżankami, kolegami z pokoju nauczycielskiego, więc no, relacje, emocje to są takie kamyczki do ogródka, o które trzeba dbać w pracy. I Dominika tak powiedziała coś fajnego, że jeździłaś z warsztatami na koniec roku. A ja bym czuła się jak cytrynka wyciskana wtedy, że rzeczywiście wzbudzałoby to jako w nauczycielce frustrację, bo mamy tyle do zrobienia. No i no, gratuluję sukcesów w takim razie. Dziękuję Wam za tę perspektywę. No, obie przedstawiłyście dwie perspektywy, które jakoś tak, im dłużej, Marto, Ciebie na końcu słuchałem, tym dopinała mi się w jedną całość, że tak naprawdę widzimy bardzo duży, przedstawiłyście szereg bardzo dużych dróg, kroków, które można zastosować. Ja teraz Was poproszę o taką perspektywę bezpośrednią, czyli wchodzę do klasy i jest konflikt. I co mam, Dominika, zrobić?
Wiesz co, no to trochę zależy od Twoich zasobów, jakie masz w tym momencie. Ja powiem trochę, jeszcze nawiążę do tego, co Marta mówi, że ja też bardzo szanuję procedury i zawsze dbam, żeby właśnie myśleć o tych procedurach. Z jednej strony, tak jako psycholożka, sobie myślę, że bardzo ważne jest te własne zasoby, właśnie praca nad emocjami, regulacja emocji czy komunikacja, ale jak ja wchodzę do szkoły i mam, no wchodzę na radę pedagogiczną, mamy zajmować się nawet czym tam innym było zamówienie, ale właśnie słyszę, że nie możemy przejść do niczego, bo właśnie jest no jakieś, bardzo realny przypadek opowiadam, jest omawiana, na przerwie była, ale wchodzi to też na szkolenie, sytuacja jakiegoś konfliktu z jedną matką, która już ma z jednym rodzicem i ona ma już długą historię też w tej szkole, słyszę. I osoby nie mogą skończyć o tym mówić, ja mam inny program szkolenia, ale osoby nie mogą skończyć, bo żyją jeszcze tym, że po raz kolejny jakiś tam zawód, coś się nie wydarzyło pomiędzy tym, co rodzic się zobowiązał, a tą wychowawczynią, kolejną nauczycielką, kolejną w to włączoną, iż cała rada to przeżywa, słyszę też, że nie po raz pierwszy, nie? I ja naprawdę też, jak ja wchodzę, to ja się pytam, a bo nie, co my mamy zrobić? No, nie, co my mamy zrobić? Co my mamy zrobić? A ja się pytam, a jaką macie procedurę w szkole na to? I jest panika. Procedurę? No ale tu jej trzeba coś odpowiedzieć? Ja mówię i naprawdę, ponieważ to jest taki moment, dlaczego ja o tym mówię procedurze? Bo właśnie ludzie są w jakichś emocjach, są w rozdrażnieniu, są w, nie wiem, w żalu, zawodzie, że coś się tam nie udało, że ten konflikt se trwa i się przedłuża. I właśnie ta procedura, w tej szkole najpierw się zdziwili, a potem ktoś mówi, ty, ale była w takim żółtym segregatorze, nie? A, no było, było. O Jezu, ale gdzie to jest? No i się okazuje, że właśnie oni próbują trochę jakby, jak to się mówi, to, że to wymyślić koło ratunkowe, czy coś takiego? Jest takie powiedzenie, gdzie zapomniałam. Jeszcze raz. Koło ratunkowe. Próbują jakby otworzyć już coś, co jest otwarte, nie? Znaczy, że oni sobie kiedyś wypracowali, tylko zapomnieli, bo to jest w jakiejś żółtej teczce gdzieś i ktoś leci i szuka tej teczki i sobie otwierają i w zasadzie jest opisane. Jest opisane, co posem, jak co ma zrobić wychowawca, jak nie wychowawca, to kogo włącza, pedagoga akurat w tej szkole, jak to nie zadziała, to dopiero do dyrekcji i tak dalej, nie? I to przywraca takie jakby stabilność. Ja jestem w ogóle za taką fanką, że właśnie tak jak na regulacji emocji są protokoły, techniki, które są ułożone w protokół 5 kroków, tak samo na konflikt, co robię właśnie, na przykład taka drabinka interwencji, kiedy kogoś włączam, kiedy to jest omawiane w zespole, kiedy na radzie, a kiedy z dyrekcją, to też naprawdę fajnie, żeby mieć to z tyłu głowy i nie wymyślać właśnie na poczekaniu, kiedy właśnie brakuje tych zasobów. Bardzo realna sytuacja. Jesteśmy z koleżanką, prowadzimy warsztat, młodzież licealna, bardzo nam się pokłóciła, bardzo personalne rzeczy tam zaczęli sobie wypominać. Ktoś wybiegł z sali, no zrobił się taki duży chaos i moja koleżanka, bardzo doświadczona też psycholożka, trenerka, Boże, Boże, co my mamy zrobić? No zaraz chaos się zrobił, ta wybiegła, to tamto. A ja mówię, a pamiętasz naszą procedurę 5 kroków? A, pamiętam, nie? I że to tak, więc ćwiczenie na sucho różnych kompetencji, regulacji emocji komunikacyjnych to jedno, żeby je przywołać, ale też ta świadomość, że są, kiedy ja mówię procedura, to nie mówię tylko regulamin i przepis, że trzeba reagować na konflikty, tylko na przykład jest rozpisane, znam takie zakładki na stronach internetowych czy szkoły, które to sobie spisały, na przykład, że wpisują konkretną metodę, że kiedy jest początkowy etap konfliktu między dzieciakami, to stosujemy metodę wspólnej sprawy, a kiedy jest, widzimy zalążki tego, że jakaś osoba jest wykluczana już po raz enty, notorycznie, i widzimy odstającą osobę z klasy, to używamy koła przyjaciół, a kiedy, i wiecie, i że są bardzo konkretne metody, że ja, to jest wiedza, i to są wypraktykowane latami, stosowane po 40-50 lat w różnych krajach, w tym w Polsce oczywiście też, metody, że ja nie muszę wymyślać. Tak jak nie mówię początkowym trenerom, trenerkom, jak prowadzę takie treningi dla osób chcących się przygotować do prowadzenia zajęć, zawsze mówię, weź ćwiczenie, które już jest opracowane, a nie wymyślaj ćwiczenia. Tak samo osobie, której klucz życia zawodowego nie jest konflikt, tylko uczenie matematyki w WOS-u czy w UEF-u, mówię, nie wymyślaj, tylko po prostu weź metodę, która jest sprawdzona. I tych metod mamy. Wymieniłam parę, ale też mogą to być kręgi naprawcze, może być to właśnie mediacja rówieśnicza. Takie bardziej, metody bardziej
wymagające większego przygotowania i takie krótsze, takie procedury interwencyjne. Ja jak jest konflikt, to zaczynam trochę od rozpoznania, co w emocjach, jaki to jest typ konfliktu i sobie staram algorytm zastosować, zamiast w emocjach, bo ja też jak wchodzę i widzę, że tam się dzieje jakiś kocioł, to oczywiście mi się tu też udziela, nie? Albo się wkurzam na nich, że nie prowadzimy dalej szkolenia, tylko oni z czymś innym, albo zaczynam dostawać pewnego ataku paniki, bo nie wiem, czy sobie poradzę, bo jest trudna sytuacja, albo trochę sobie myślę, włącza mi się taka trochę irytacja, że co to za problem, nie? No też odpowiadam na to emocjonalnie i sobie tu na chwilę zawieszam, bo sobie przypominam, ale przecież w takiej sytuacji. Więc no, ja jestem w ogóle za przećwiczeniem na sucho i przeplanowaniem sobie i sięganie po odpowiedni skoroszyt, segregator, który wiem, gdzie jest i nie są zakurzone. Bo jak jest zakurzone, to znaczy, że bo konflikty się dzieją permanentnie, zakładam. Jednak co i rusz, a jeżeli jest jakiś zakurzony segregator, to znaczy, że no nie używamy tego, co faktycznie już kiedyś sobie wypracowaliśmy, wymyśliliśmy. Dominika, widzę. Proszę, Marto. Przepraszam. To zasada stop and think, z myślenia krytycznego, ona też jest rutyną. Czyli zatrzymaj się, pomyśl, odetchnij dwa razy. No też pozwala właśnie jasno spojrzeć na konflikt. Reagowanie na konflikt musi być szybkie i sprawiedliwe, ale z taką otwartą głową i bez swoich emocji. Także tak, zgadzam się. Dzięki, a jeśli Marta, chodzi o konflikt, może wśród nauczycieli od razu się odniosę. Czy mogę? Macieju, proszę. Czy ja oczywiście, jedź, proszę. No bo tak było w klasie. No to tak czuję, że może w pokoju nauczycielskim teraz, bo no tak, no tego aktywnego słuchania uczymy się, rozpoznawania tych potrzeb, no ale gdy pojawia się konflikt, to rzeczywiście ta zasada zatrzymaj się, pomyśl, poobserwuj, wysłuchaj wszystkie strony, zrób rozpoznanie, nie daj się ponieść emocjom. Rozpoznaj oczekiwania tych stron, to są bardzo ważne zasady. Taka pierwsza rozmowa może odbyć się z takim mężem zaufania, jak my nazywamy nauczyciela, nauczycielkę w takiej roli. I tam może dostać wsparcie i na tym poziomie może zakończyć się konflikt. Natomiast ta rozmowa musi być skupiona na rozwiązaniach, nie na winie. No i oczywiście potem można uzyskać wsparcie dyrektora w takim rozwiązywaniu konfliktów. Moje drzwi są zawsze otwarte i wielu dyrektorów taką politykę otwartych drzwi prowadzi, więc jeśli poproszeni, na pewno reagujemy i też zawsze powtarzam, że nie jesteście sami w rozwiązywaniu tych konfliktów i że należy ustalić fakty, odciąć emocje i przeprowadzić albo mediację, albo negocjacje, ale to są już rozmowy bardzo otwierające, budujące i dążące do kompromisu, do porozumienia. Także tych technik, które mamy dla klasy, jest także, one są takie same praktycznie jak do prowadzenia rozmów z nauczycielami czy z dorosłymi. Powiem wam tak, że bardzo mnie zaciekawiły wasze wypowiedzi i poproszę was o takie pogłębienie, bo jestem tak, trochę mnie zachęciłyście, ale wiem co, ale nie wiem jak. I teraz mam takie pytanie, Dominika, do ciebie, o twoją ulubioną taką metodę, tak żebyś mogła nam trochę instruktaż taki krótki udzielić, tak że wiesz, jak na przykład można byłoby popracować sobie z takim konfliktem. Wymieniłaś kilka różnych nazw, one bardziej lub mniej brzmią egzotycznie, dlatego co ty lubisz, nie? Jakbyś mogła nam coś zarekomendować?
No, ja lubię i naprawdę zachęcam do sięgnięcia, są już materiały po polsku dostępne na ten temat w mniejszych i większych formatach, tą metodę wspólnej sprawy. I to jest właśnie taka technika, którą sam autor rekomenduje szczególnie dla dzieciaków, tam od 6 klasy szkoły podstawowej powyżej. Ja znam nauczycielki, które używały to już w nauczaniu początkowym, a sama też ostatnio użyłam go właśnie wśród dorosłych, że niby on jest dla dzieciaków, dla młodzieży, ale tak jak Marta, ty powiedziałaś, że to są te same metody, to właśnie ja sobie, jak zaczęłam słuchać, bo jest parę stron, tam było, jest parę osób zaangażowanych w konflikt, każdy ma zazwyczaj też swoją wizję, nie? Bo konflikt polega na tym, że trzymamy się swojej wizji i nie możemy usłyszeć drugiej strony. I mamy tą swoją wizję, trzymamy się tej swojej wizji, czyli jesteśmy na tak zwanym stanowisku i nie możemy się dogadać i zaczynają wchodzić emocje w grę, jeżeli to jeszcze dotyczy czegoś dla nas ważnego. I miałam taką sytuację 6 osób dorosłych, ale to, że wielokrotnie robiłam to z młodzieżą, trójka dzieciaków i tak dalej. No i pierwsza rzecz, która przychodzi nam do głowy, co, no, czy ja tak widzę bardzo często z automatu, to jest taki pomysł, żeby no, dojść do prawdy. Dojść jednak się dowiedzieć, żebyśmy tak gadali, aż jednak właśnie, to trochę Marta też co ty mówiłaś, jakiś winny się znajdzie, potem współwinny, potem z mojego doświadczenia jest, że poczucie winy się rozlewa i jest nieprzyjemnie bardzo i są trudne emocje, jest jeszcze trudniej, bardziej zagmatwanie i tej trudno czasem złapać. Ostatnio jedna nauczycielka mi powiedziała, że był konflikt między szóstoklasistkami, dziewczynami i ona mi policzyła, że ja już nie mam siły, ja policzyłam, że mi to zajęło, rozmowę z nimi mi zajęło 120 godzin, bo ja się chciałam dowiedzieć, która z którą i od której i kiedy która. I ja nie, ja powiedziałam, Jezus Maria, 120 godzin swojego czasu, w czasie przerw, na swoich lekcjach i po lekcjach z dziewczynami, z ich rodzicami już. Ja mówię, bo mama, nie, za głowę się złapałam. I ja naprawdę, to nie jest, że ja upraszczam. To jest dobra wola i intencja, ale jak chcemy się tak dowiedzieć, a metoda wspólnej sprawy to jest metoda wymyślona przez Skandynawów. Oni mają w ogóle taką cechę kulturową, w odróżnieniu od Polaków, jakbym miała użyć tej mojej wiedzy międzykulturowej, no to jest taka jedna obserwacja cudzoziemców, ale to też potwierdzają badania, że Polacy w orientacji na czas, jak orientacji, na co się orientujemy, jeśli chodzi o wymiar czasu, to my mamy lubowanie się w przeszłości. Mnie kiedyś studenci międzynarodowi, studenci z zagranicy zapytali, to kiedy te zabory były, bo chyba niedawno, bo wszyscy się na nie powołujecie. Więc my gdzieś lubimy, albo to tak było, albo w przeszłość, a no właśnie co się wydarzyło, a Skandynawowie, Szwedzi tu akurat konkretnie, są na przyszłość. I to metoda wspólnej sprawy polega na rozmowie z osobami zaangażowanymi w konfliktową sytuację, które, jak mam 3 osoby, to z 3, jak mam 4 osoby, to z 4, z którymi z każdą z nich przeprowadzam 5 do 7 minut rozmowy. Tyle jest statystycznie wyliczone. To jest metoda super często popularna w Skandynawii stosowana i mają to dobrze wyliczone. 5 do 7 minut prowadzę z każdą osobą, czyli mi zajmuje pół godziny rozmowa z wszystkimi zaangażowanymi osobami, z każdą oddzielnie i co bardzo ważne, znowuż moja ulubione podejście protokołowe, tam jest procedura, to jest scenariusz 4 konkretnych pytań, które musisz zadać, żeby poprowadzić tą rozmowę. Jak ja ćwiczę to z nauczycielkami, to oczywiście każdy z nas jest przekonany, że właśnie te 4 pytania przecież zadał, bo one są intuicyjne, oczywiste, ale jak odsłuchujemy potem, co zadaliśmy, to się okazało, że włożyliśmy tam 10 innych pytań. A autor metody Picas mówi, zadaj te 4 konkretne pytania. I to jest znowuż fajne, bo jeżeli ja jestem w jakimś stanie emocjonalnym, gdzie odłącza mi się myślenie, to trudniej jest uchwycić skorzystać ze swojego zasobu zadania mądrego pytania, ale jeżeli ja pamiętam, ja bardzo lubię te behawioralne, 4 kroki, 4 pytania, 4 techniki, nie? To jest, że po prostu nasze ciało pamięta, nasza głowa pamięta i ja sobie sprawdzam, że te 4. Także metoda wspólnej sprawy polega na rozwiązaniu przez rozmowę z osobami zaangażowanymi pojedynczo 2 do 3 razy według bardzo konkretnego schematu rozmowy, po to, żeby dopiero po tych rozmowach spotkać się we wspólnym gronie i nawiązać na nowo komunikację, udrożnić pomiędzy sobą wymianę informacji, ale dopiero wtedy, kiedy każda osoba się odgada i swoje żale, i swoją perspektywę, bardzo często inną od perspektywy innej osoby, więc minimalizujemy pogłębianie się konfliktu, bo osoby przestają ze sobą gadać na chwilę
i przestają się spierać i przestają wchodzić jeszcze głębiej w konflikt, tylko zatrzymujemy go na jakimś etapie, dajemy przestrzeń, ale w takiej strukturze osobności, no i potem dopiero spotykamy ludzi. Ja to bardzo lubię i właśnie zastosowałam z grupą dorosłych i bardzo mi fajnie też wyszła. No i to jest też taka metoda, którą się nauczyłam, że po prostu też realnie z moją córką stosuję. Znaczy jak coś dzieje takiego u nas, to właśnie ja sobie włączam moją procedurkę, no a moje dziecko to akurat jest takie przećwiczone, że mówi, no dobra, wiem czym teraz pojedziesz, no już mi samo zaczyna. Super, dzięki Dominiko. Tutaj magia się, proszę Państwa, zadziała, bo w czacie macie Państwo od razu materiał do naszej biblioteki Centrum Edukacji Obywatelskiej, gdzie jest właśnie cały materiał, metoda wspólnej sprawy, odpowiedź na nękanie i konflikty w klasie. Także jeżeli Państwo chcieliby pogłębić, to nie było lokowanie produktu, bo akurat spontanicznie Dominika zapytałem o to, natomiast dzięki Janku, Janek tutaj jest dzisiaj z nami jako wsparcie techniczne i odszukał ten materiał i dla Państwa udostępnił. Marta, a czym Ty lubisz pracować w konflikcie? Masz coś takiego, co jest Twojego ulubionego? Boże, aż mi wstyd, bo ja nie znam takich nazw i robię to bardzo intuicyjnie i to, co powiedziałam, jak prowadzę rozmowę, czy jak rozpoznaję sprawę, to robię to intuicyjnie z poszanowaniem po prostu wszystkich stron. Więc, ale też ważne dla mnie jest to, jak udzielam informacji zwrotnej na koniec też takiej trudnej być może czasem rozmowy z nauczycielami, pracownikami. No i ja stosuję taką metodę FUKO. Tak, więc to są fakty, uczucia, fakty uczucia, uczucia, korzyści i oczekiwanie, tak zacięłam się, więc zawsze staram się mówić takim językiem, ewentualnie przy informacji zwrotnej, która też już może być użyta jako zamykająca, podsumowująca konflikt i rozwiązywanie tego procesu. Ale to, co też Dominiko bardzo dobrego powiedziałaś, to gdy na przykład przychodzi rodzic bardzo w dużych emocjach, skonfliktowany, no jak skonfliktowany, no on jest, czuje, że jest w konflikcie ze szkołą, więc rzeczywiście najpierw pozwalamy mu się wygadać, a gdy to wygadanie nie prowadzi do rozwiązań, to proponujemy inny termin spotkania. Ważne jest, żeby do każdego spotkania, do każdej rozmowy, niezależnie czy to dotyczy nauczycieli, rodziców, czy też myślę dzieci, podejść z chłodną głową. Więc warto o tym też pamiętać. Warto też pamiętać, żeby nie dać się ponieść w ping-pong słowny na przykład z rodzicem. Warto przygotować się do takiego spotkania. Ja zawsze też, gdy mamy rozmowy z trudnymi tak zwanymi rodzicami, a tak zwanymi to właśnie mówię specjalnie, bo ci rodzice wcale nie muszą być trudni. Oni po prostu mają jakieś niezaspokojone potrzeby i oczekiwania, których my nie widzimy. W związku z tym przygotowujemy się do takiego spotkania, rozrysowujemy sobie taki scenariusz rozmowy i również oczekiwania. Tak? Mówimy faktami, mówimy uczuciami, jeżeli nas obraża taki rodzic, podważa nasze kompetencje. Potem przedstawiamy rozwiązania możliwe, dochodzimy do wspólnych decyzji, pokazujemy korzyści. No i w ten sposób prowadzimy te najtrudniejsze rozmowy.
Dzięki, Marto. Mówisz, że nie znasz żadnych nazw, więc możesz tę procedurę nazwać procedurą Marty Butryn. Wiesz, możesz stworzyć swoją, Nie potem ona się będziemy. jakoś nazywa w języku zarządzania ludźmi, ale nie wiem, nie wiem. No to na potrzeby dzisiejszego wieczoru będzie to metoda nazwana twoim nazwiskiem. A Dominiko, jestem ciekawy, co ty byś chciała nam jeszcze tutaj uzupełnić. No ja o tym przygotowaniu, Marta, bo właśnie jak czasem, nie w ogóle nie z tego prowadzę szkolenie, mamy coś innego, ale się zahacza ktoś na tym właśnie, że z rodzicem jakąś ma trudną relację, że to już trwa, że coś tam, to ja używam takiej bardzo profesjonalnej metody, wyszukanej, też z bardzo taką wyszukaną nazwą, kartka, papier, ewentualnie kartka, papier, lustro. I to zawsze mówię, nie? I proszę, żeby osoba napisała, co by chciała powiedzieć tej osobie. Potem proszę, żeby wyrzuciła z tego te wszystkie rzeczy, które mogą zahaczać o ewentualnie pogłębienie konfliktu. Co jest ocenne, co jest nacechowane z takimi emocjami, które będą niezrozumiałe i tak dalej. I jeszcze jak dodaję do tego, czy kartka papier. To się wydaje bardzo sztuczne i na początku tak trochę osoby podchodzą jak do jeża, ale już nie jedną nauczycielkę tak przygotowałam, tak sobie to zrobiłyśmy, że sobie układała to, darła tą kartkę, gniotła, pisała jeszcze raz i pisała jeszcze raz. I lustro, czyli że zanim to powiesz, to sobie powiedz to do lustra. Moje dziecko też mnie z tego zna, że ja też tak swoje z przyjaciółkami, mi bliskimi osobami, jak czasem dojdzie do jakiegoś dużego konfliktu, jeden taki miałam w pandemii bardzo duży konflikt z jedną przyjaciółką, jeden taki o życie zawodowe, też mocny, to takie w ostatnim czasie, to ja realnie też kartka, papier i sobie to pisałam. I co wyrzucić z tego, a co dodać, a co powiedzieć. Lustro, powiedzieć to sobie, moja córka się śmieje, bo ja sobie dużo rzeczy mówię do lustra, ćwiczę rzeczy, które tam do uczestników szkolenia mam powiedzieć, ćwiczę prezentacje niektóre, ale też ćwiczę jakiś trudny komunikat, jak mam do wypowiedzenia. I też zachęcam, żeby się nie krępować, jak pracuję z nauczycielkami nad konkretnymi sytuacjami, żeby powiedzieć, że przepraszam bardzo, jestem poruszona, to jest dla mnie niełatwa sytuacja, trudna rozmowa, albo boję się jakiegoś poruszenia, ja wyciągnę sobie kartkę, bo przygotowałam sobie coś. I bardzo zachęcam do tego, żeby się absolutnie tego nie bać, ani tego komunikatu, ani tej kartki w tych trudnych rozmowach, nie? A propos kartki, to jeśli mogę powiedzieć, to czasem jak uczniowie się pobiją albo są w wysokich emocjach, to nie możemy ich wysłuchać, bo są w emocjach. Więc sadzamy takich delikwentów i każdy z nich dostaje kartkę i pisze swoją wersję. I wtedy z nich emocje opadają, trzeźwo patrzą na sytuację i też możemy dowiedzieć się perspektywy dwóch stron. Czasem łatwiej dzieciom jest coś wyrazić przez pisanie niż przez mówienie. Tak mi się to skojarzyło z kartką. Dzięki. No tak, podgrzałyście atmosferę, powiem wam. Naprawdę to się robi takie ciekawe wszystko i chciałbym coraz mocniej pogłębiać te pytania, natomiast widzę, że zostało nam już tylko 20 minut do końca spotkania. Ja państwa też na czacie zachęcam, może chcecie państwo zadać nam jakieś pytania albo podzielić się jakąś refleksją wokół konfliktów. Natomiast ja, ponieważ już tak nam nasze webinarowe słońce minęło zenit i powoli schodzi już w kierunku zachodu, to zadam wam takie pytanie o rezyliencję, czyli jak możemy dbać w ogóle o siebie, jak zadbać o siebie w trudnych sytuacjach, w jaki sposób, no pewnie najbliższa nam będzie perspektywa szkolna, chociaż wy dziś pokazujecie, że te perspektywy, że nie trzeba się zamykać w kwestii konfliktów na tę perspektywę szkolną. Dominiko. No rezyliencja, czyli odporność taka psychiczna, psychologiczna i budowanie jej, żeby na przykład po trudnych sytuacjach umieć jakoś przywracać sobie zasoby, tak to rozumiem, tak? To słowo, odporność psychiczna, psychologiczna. No nawet taką książeczkę małą, krótką dla nauczycieli i nauczycielek zrobiłam na ten temat, bo też mi się wydawał to taki temat wart zagospodarowania. I to są no różne fajne techniki, które, znowu widzicie, ja w techniki, w procedury no jednak, no ale to jest coś takiego, że no i to
taką jedną bardzo prostą technikę właśnie, którą zapraszam, to jeżeli to zapraszam do zrobienia sobie codziennie, tak żeby podbudowywać też te zasoby, zachęcam na przykład do tego, żeby osoba sobie codziennie robiła jakieś fajne, nie sobie, tylko w sensie jakiejś rzeczy, która dzisiaj ją spotkała miła, jakiegoś wizualnie miłej aspektu codzienności, zrobiła sobie zdjęcie na telefonie. Realnie do tego codziennie, zapraszam, żeby codziennie to praktykować, a jeszcze jak ktoś ma media społecznościowe i w nich chce być żywy, to aktywny, to tam sobie można takie zdjęcie wklejać codziennie. I to jest taki mój rezerwuar, że jak czasem w trudnym momencie sobie przejrzę, to na przykład uruchamiam sobie taki ciąg na Facebooku 50 zdjęć z fajnych momentów w moim życiu, które się wydarzyły przez ostatnie 70 dni, tak, czy ostatnie miesiące. I to jest realna technika, którą ja używam i którą ja stosuję i którą na przykład na właśnie w sobotnio-niedzielnym moim spotkaniu z nauczycielkami dostałam ileś sygnałów od nauczyciela, które mam na Facebooku, mówią, lubię tego twojego Facebooka, bo w nim się przyjemnie zagaszczam. On mnie właśnie stymuluje miłymi sytuacjami, widokami, opisami. I to była fajna informacja zwrotna, bo to jest taka, ja sobie to sama wymyśliłam, że te zdjęcia będę tak robiła i wrzucała właśnie w tym celu, dbając o swoją rezyliencję, o swoją odporność. Dla mnie to też jest ważne, uczestniczę w trudnych sytuacjach, doświadczeniach związanych z przemocą, z dyskryminacją, więc muszę dbać o też swój dobrobyt. Nie chcę, żeby moja córka, mój dom, mój pies też tego doświadczali rykoszetem. Ale to jest taka właśnie, no właśnie, praktyka drobna, mała, codzienna, rytuali, które można zrobić, nie musi być codziennie, może być, tylko żeby pamiętać o jakiejś takiej regularności, no raz w tygodniu, raz na jakiś czas, żeby się ze sobą umówić. I to jest związane, to jest oparte na takiej koncepcji neuroplastyczności mózgu, że nasz mózg ewolucyjnie jest przystosowany do wyłapywania z otoczenia tego, co nam zagraża. Bo tam te całe teorie neurologiczne dzisiejsze mówiące o neuropsychologii mówią, że no ten nasz mózg ukształtowany strasznie dawno temu mało się w sumie zmienił i kiedy chodziliśmy po tej sawannie, mimo że sawanna była piękna, był akurat piękny zachód słońca, a może jakiś wyrósł fajny kwiatek nam przed oczami, a może gdzieś tam jakaś z daleko jakaś starenka łania przebiegła i nasz mózg miałby tam wiele fajnych aspektów do skupienia się, nasz mózg wyrobił w sobie nawyk szukania, jak idę po tej sawannie, gdzie jest zagrożenie, czyli wyszukiwania lwa i uruchamiania swojego ciała do tego, żeby albo uciekać, albo walczyć, nie? Że, no bo właśnie zapamiętywanie ładnych kwiatków czy ładnych zachodów słońca ewolucyjnie nie jest mi potrzebne, ono tak się wydawało naszemu mózgowi dawno temu, nie wesprze mnie w przeżyciu. A teraz on się tak wyrobił na wyszukiwaniu tych zagrożeń. Lwa, niedobrego rodzica, ucznia, który po raz kolejny nie przynosi nam pracy domowej. I tak aplikujemy temu mózgowi tyle, że on jest w ciągłym pobudzeniu, a jeszcze coś w domu oczywiście się dzieje, nie? Ktoś zachorował, albo brakuje na koncie, albo coś tam, nie? I nasz mózg nas tym karmi ewolucyjnie i się tak okazało w perspektywie czasowej, tych właśnie wieków, które nasz mózg wyewoluował, że to też przeciąża nas, że to nie jest wcale ku przetrwaniu, że my mamy tę zdolność wyłapywania zagrożeń i teraz cywilizacyjnie, kiedy tych zagrożeń jest mało, tych lwów nie spotykamy po prostu na tej sawannie, każdego dnia nie czyha na nas to zagrożenie, a my jesteśmy wyuczeni szukać tych zagrożeń, to naprawdę w tej koncepcji neuroplastyczności jest, że my się musimy uczyć, przystosowywać do tego, żeby przebudowywać trochę tę zdolność naszego mózgu i to, co jakie połączenia się robią i szukać tych pozytywnych. I stąd na przykład ta technika dobrego zdjęcia, nie? Albo ta technika, nie każdemu może leżeć, no mi bardziej te zdjęcia, bo ja lubię wizuale i to mi jakoś działa, ale technika codziennie wieczorem wdzięczności za jedną rzecz. Rzecz, nie? Która się wydarzyła. Taka bardziej gdzieś z jakiegoś takiego zen, jogicznego podejścia z Azji, która jest też super, nie? I ja w to wierzę, absolutnie w to wierzę. No i tam w tej groszurce tam różne inne.
Dzięki, dzięki Ci wielkie. W kontekście konfliktu, to jak słucham Ciebie i słyszę o Twoich wyzwaniach zawodowych, to dla mnie też jesteś taką mistrzynią ćwiczenia dystansu, że Ty mówisz z pewnego dystansu, oddalenia, prawda? I chyba to też pewnie lata praktyki i różnych narzędzi spowodowało, że potrafisz z taką dużą swobodą, prawda, przez to przechodzić. Myślę, że to też nasi słuchacze i też ja jako osoba, która Cię słucha, mogę się tego od Ciebie nauczyć. I dziękuję Ci nie też za chciałbyś mnie prezentowanie. Widzieć, nie chciałbyś być moją córką w sytuacjach, kiedy nam się mocno coś nie zgodzi, powiem Ci, nie? Bo wtedy... Okay. Ale wiesz, dzisiaj jesteśmy, wiesz, w takiej przestrzeni, że tego nie widzimy akurat. Marto, a jak tam u Ciebie, jeśli chodzi o kwestię takiego zadbania o siebie w okolicach konfliktu? Masz jakieś tak zwane tipy? Tipy. Myślę sobie, że trzeba znać swoją wartość. Mieć wiarę w siebie. Nie dawać się ponieść jakiejś beznadziejności, poczuciu, nie wiem, nawet lęku czy osamotnienia. Należy mieć zaufanie do innych, ale oczywiście, że trochę ograniczone, ale też być szczerym ze sobą, stać w prawdzie, być elastycznym, też wysłuchując ludzi i pracując z nimi. Myślę, że też dbanie o celebrowanie wszystkich sukcesów, które się zdarzają, i chwalenie tego, co się zdarza dla szkoły, aktywności nauczycieli na forum, wyróżnianie tych aktywności. Myślę, że to jest też bardzo ważne dla ludzi, którzy działają, by czuli się docenieni, nie, by czuli się docenieni i wzmocnieni i chcieli dalej działać, więc te wspólne celebrowanie, które zauważyłam na waszym plakacie, jest bardzo ważne. Jutro też będziemy celebrować u nas w sekretariacie, mamy powód. Więc tak, ta uważność, te elementy mindfulness, które są bardzo ważne, i ten element wdzięczności, jako dbanie o siebie, o swój dobrostan, jest bardzo ważny. Ale też zachęcam do aktywności fizycznej, bo wtedy można wyrzucić całkowicie z siebie frustrację dnia. Do dogoterapii, widzę, że Dominika ma na kolankach swojego piesia, więc i zauważania dobrych tych rzeczy, właśnie mówienia o tym, co się wydarzyło dobre, nie szukania winnych i nie szukania problemów, bo no tak, często tak się zdarza, że no, i nauczyciele również szukają, oceniając ucznia, oceniamy, czego on się nie nauczył, a nie w czym jest dobry. I to jest źródłem również frustracji naszej ucznia, więc zauważmy swoją mocną stronę i uczniów mocną stronę. I na tym budujmy zespół, przynależność do zespołu. Więc dla mnie też jest ważne właśnie, żebyśmy budowali ten zespół, tą przynależność. W ogóle największe firmy korporacyjne, biznesy opierają swoje sukcesy na poczuciu przynależności i wspólnoty, więc to jest ważne. To jest ważne, tak. Odpowiedziałaś tak i ty, i Dominiko, bardzo wam dziękuję. Tak, słuchając was, mam takie poczucie, że w konflikcie bardzo ważne jest bycie samoświadomym siebie, tak, żeby wejść w konflikt i żeby no właśnie, żeby wejść w konflikt, a żeby konflikt nie wszedł we mnie, to usłyszałem od was. A druga rzecz to, że w ogóle przygotowanie do bycia w sytuacjach trudnych, wyzwaniowych, konfliktowych zaczyna się
każdego dnia albo trwa przez cały dzień i że tak naprawdę to nie ma takiej recepty, instrukcji, że 10 minut przed albo 5 minut przed albo na pół godziny przed, tylko wy mówicie o takich rutynach dnia codziennego. A to, co dla mnie jest najbardziej budujące i co pojawiło się u ciebie, Marto, u ciebie, Dominiko, to ten fokus, ten kierunek w stronę zasobów, że my wszyscy mamy zasoby i naprawdę w nas jest ta odpowiedzialność albo decyzja, że my albo idziemy w kierunku braku tych zasobów, albo w kierunku właśnie zasobów i pomnażamy jakoś to, co widzimy, co się wydarza wokół nas. Pojawiło się pytanie na czacie. Chciałaś, Dominiko, też o tym pytaniu powiedzieć? No, tak, pokazać, że ono jest, bo nie wiedziałam, na ile widzisz. Tak, tak. Tak, widzę pytanie i chciałbym Was zaprosić teraz do spróbowania odpowiedzenia na to pytanie. Pani Aleksandra pisze do nas, a co jeśli konflikty w klasie trwają już długo? Jaką metodę stosować? To Dominiko, może poproszę Ciebie, Pani Aleksandro, będziemy zamykać powoli nasze spotkanie, więc Pani jest autorką naszego końca. Tak, to są trudne, no bo tam się jakieś już role ustanowiły, tam się już jakaś dynamika, na przykład zerwały relacje, zrobiły się spolaryzowane strony. Ja powiem tak, znaczy jeżeli to trwa długo i nie i jakby zaczyna brać, tak długo jak masz jeszcze pomysł, to spróbuj czegoś, ale jak już też brakuje pomysłów, czy stronom zaangażowanym, czy osobie, jaką jest nauczycielka, to znaczy to naprawdę warto sięgnąć po pomoc z zewnątrz i naprawdę nie trzeba się bać mediacji, mediatorów, mediatorek, to się też już rozpopularyzowało w Polsce, centrów mediacji jest coraz więcej, oni pracują i zdalnie i na miejscu i to co zapraszam naprawdę z mojego doświadczenia to jest nie zapraszanie edukatorów na warsztat edukacyjny o konflikcie, bo naprawdę super ważne jest rozróżnienie prewencji i przygotowania się do psychoedukacji, a zupełnie czym innym interwencja. Ja niestety bardzo często ląduję w jakichś szkołach, bo ktoś mnie zaprasza na warsztat o konflikcie, pomijając to, mówiąc, że na przykład w szkole trwa długo jakiś konflikt. I są mediatorzy wyspecjalizowani, którzy mają też swoje metody, dużo inne niż edukacja. Są osoby na przykład pracujące kręgami naprawczymi i potrafią ze społecznością tak pracować, społecznością uczniów, klasową, z rodzicami, żeby wychodzić z tych trudnych sytuacji i po prostu korzystać z tego. To jest takie moje, naprawdę. Apel do tego, żeby też angażować, nie bać się profesjonalistów, którzy się zajmują stricte konfliktem. A druga taka, no to jest takie, to jest to poprawne politycznie, co powiedziałam, to się powinno powiedzieć. Ja też wierzę w mediację, no serio, więc i w życiu osobistym i zawodowym mi nieraz pomogła, więc można, ale też taka druga rzecz jeszcze, którą czasem jak do mnie sfrustrowany rodzic dzwoni, to ja proponuję zmienić coś w strukturze, bo konflikt jest często utwierdzony w strukturze, on też dlatego trwa, bo się taka struktura wytworzyła, że ci za, a ci przeciwko, a pomiędzy nimi ktoś, a strony i no to, co można zmienić, jak dzwoni do mnie rodzic i się pyta, no to ja powiem coś mało popularnego, no co nie powinno, no tak, ale ja proponuję po prostu rodzicowi, że to dziecko trzeba zabrać z tej szkoły i z tej klasy, z tej struktury, no i że się tego też nie bać. Ja rozumiem frustrację rodzica, to ja mam zabierać, to nie on jest winny, to klasa, ale ja mówię, no ale pan chce uratować klasę czy swoje dziecko. I proponuję, żeby no usunąć, bo naprawdę wiele konfliktów wynika z takiej, a nie innej w klasie, wbudowanej hierarchii, struktury. A jeżeli to nie, a czasem też pracując ze szkołą, proponuję no dwie rzeczy, mniej i bardziej inwazyjna. Mniej inwazyjna to proponuję, jeżeli jest konflikt, w zeszłym roku miałam taki konflikt w jednej klasie, że on już polegał też na tym, że konflikt był między dzieciakami, ale już nauczycielka też się zdążyła skonfliktować, wychowawczyni, która próbowała z częścią dzieci, z częścią rodziców, no próbując jakoś to rozwiązać, a te rozwiązania różnie były odbierane. Ja po prostu zaproponowałam mniej inwazyjną metodę, czyli zapytałam się, do kogo te dzieci mają w szkole zaufanie. Kto by mógł tę konkretną wychowawczynię ich w starszej klasie zastąpić. I się okazało, że wychowawczyni klasy 1-3 to jest taka osoba, że te dzieciaki czują respekt do niej, że mają bardzo dobre wspomnienia. I przy bardzo zaognionym, długotrwałym, ten konflikt trwał od października, ja chyba w kwietniu albo, no tak, 14 kwietnia, zrobiliśmy to, że po prostu ta wychowawczyni oddała pole, co nie było też łatwe, musiała to przeżyć, że oddała pole i ta zgodziła się też ta nauczycielka 1-3 wejść.
nie psycholożka, nie wiecie, trenerka z zewnątrz właśnie i to było zasobem, że to był ktoś, bo te dzieciaki straciły do dorosłych zaufanie, bo dorosły, który stał przed nimi i próbował wiele miesięcy zrobić, no też muszę powiedzieć, niestety pogorszył też tą sytuację i stracił zaufanie i u dzieci, i u części rodziców, więc weszła nauczycielka, do której mieli i naprawdę, słuchajcie, to był przełom na dwugodzinnej takiej godzinie wychowawczej, załatwiła kawał roboty. Ja nie wiem, że było idealnie po, ale załatwiła kawał roboty. No a bardziej inwazyjna, no to czasem proponuję, żeby jednak zamienić wychowawcę. No. Może to w niektórych obudzić opór, ale no, jeżeli żaden z rodziców nie widzi potrzeby, nie chce, upiera się przy zdaniu, że te dzieciaki w tej strukturze mają zostać, nikt nie usuwa dziecka, to ta zmiana struktury może też nastąpić przez zmianę wychowawcy. Dziękuję bardzo, Dominiko. Marto, czy chciałabyś dodać coś tak króciutko na koniec? To prawda, nie wszystkie konflikty da się rozwiązać i czasem powinnością nauczyciela, a na pewno dyrektora jest zadbanie przede wszystkim o bezpieczeństwo w klasie, bezpieczeństwo każdego dziecka i gdy są już grube te jakieś sytuacje, to należy też nie bać się instytucji zewnętrznych, a czasem rzeczywiście mediatorzy zewnętrzni w takich konfliktach relacyjnych mogą nam bardzo pomóc. Po prostu trzeba być otwartym, bo no często boimy się mówić na zewnątrz o tym, że sobie nie, jako nauczyciele na przykład nie potrafimy poradzić z konfliktem w klasie, a ta pomoc potem no, musi być już drastyczna, szybka, ale sprawiedliwa zawsze. Natomiast zawsze, gdy zaopiekowane wcześniej, być może przez różne inne jeszcze dodatkowe właśnie osoby, to rozejdzie się po kościach łatwiej. Słuchajcie, powoli zbliżamy się do końca. W zasadzie zostało nam chwilę czasu. Państwu już powoli będziemy dziękować, ale zanim zakończymy, to prosimy o wypełnienie drugiej ankiety, którą właśnie teraz wklejamy Państwu do czatu, tak żebyście Państwo wrzucili nam i kliknęli proszę tę ankietę. A Wam, drogie ekspertki, bardzo dziękuję za wspólnie spędzony wieczór. Mam takie poczucie, że dzisiaj mówiłyście o takich wielu kwestiach, które mnie kojarzą się z przekraczaniem granic, takim, ale w takim właśnie bardzo pozytywnym znaczeniu, że przy rozwiązywaniu konfliktu, przy w ogóle pracy z konfliktem potrzebna jest odwaga, ale też jakiś rodzaj czułości u Was był pomieszany w tej odwadze, że ta odwaga była taka, nie wiem, przychodzi mi słowo kulturalna, łagodna, wyrozumiała, że prezentowałyście postawy takie, mówiąc o tych konfliktach, takie, które ja po tych 90 minutach spędzonych z Wami mam takie poczucie siły i mocy w związku z sytuacjami konfliktowymi. Bardzo często spotkania o konfliktach kończą się takim niepokojem, który odczuwają osoby, które słuchają, bo jest dużo takich informacji związanych też ze strachem i tym, jak ten konflikt może być duży. Natomiast bardzo Wam dziękuję za taką zasobną perspektywę. Jesteś nauczycielem, nauczycielką, a może dyrektorką? Dołącz. Wspólnie tworzymy szkoły możliwości.